Schodzimy do piwnic? Nie wiem. Witamy w niedzielny wieczór. Dzisiaj nietypowo z nagrywaniem wstępu. Zobaczymy, może będzie to lepszą opcją niż takie typowe POV. W tej chwili przystanek przy opuszczonym magazynie wojskowym w środku lasu, na drodze do opuszczonego pałacu, który ma bardzo mroczną historię. Zginęła w nim ogromna ilość osób. I dzisiaj wybraliśmy świetny moment, bo jest noc i idziemy w trakcie pełni księżyca, więc może być ciekawie. Powiedzieć coś tak w skrócie o tym miejscu. Pałac, czyli cała ta ziemia i folwark tej miejscowości istnieje od XVI wieku. Cała zła historia tego pałacu i tak naprawdę cała pełna historia zaczęła się dopiero w okolicach XIX wieku, gdzie wprowadziła się, już tam przejęła ten pałac pewna rodzina i zaczęły się dziać tam przerażające rzeczy. Zaczęli ginąć ludzie, zaczęli znikać ludzie, ludzie posądzali rodzinę o zajmowanie się czarną magią, co w sumie nie było niczym nietypowym, ponieważ w czasach to było romantyzmu w Polsce, zajmowanie się magią i tego typu spirytualizmy były po prostu w modzie. Więc i to, tak samo posądzano tą rodzinę o to. Do tego dużo było takich przypadków, że były podania o tym, że otruwano osoby w środku, mordowano, znikały w piwnicach. Jest jedno takie pomieszczenie, jeśli się uda wejść, to pokażę to pomieszczenie, gdzie podobno zniknęła osoba. Właściciele się przestraszyli tego i zamurowali to miejsce na kilkadziesiąt lat. Jakiś czas temu dopiero rozwalono mur w tym pomieszczeniu i odsłonięto je. Cóż, gdy ginął ostatni właściciel pałacu, była taka sytuacja, że ostatni ksiądz, który go chował, opisał to wydarzenie w ten sposób, że nad pałacem zebrały się ciemne burzowe chmury, a ludzie na całej drodze do tego miejsca, do kościoła, gdzie miał być pochowany właściciel, ustawili beczki z płonącą smołą na przypomnienie, że całą wieczność będzie się smażył w piekle. Jest bardzo dużo podań o tym, co tam się działo. Podobno ludzie się bali tego miejsca, gdy normalnie we wsiach ustawiano krzyże, żeby błogosławiły wsi. W tym miejscu ustawiono dwa, które są skierowane w stronę pałacu, jakby miały przed czymś chronić. I tak samo w potańcówkach, w okresie międzywojennym, miejscowa ludność, młodzież organizowała potańcówki i w trakcie tych potańcówek powiesiło się w nim 8 osób. Ogólnie ten pałac badamy już od, badam sam od dłuższego czasu. Większość jakby historii, które są w internecie, czy możecie słyszeć i tak dalej, to są wszystko podania, które my zebraliśmy z grupką osób. I tak naprawdę no, można powiedzieć, że najwięcej o tym miejscu wiemy i dzisiaj postaramy się wam je pokazać. A na razie przechodzimy dalej. No właśnie zbliżamy się do celu. Jest dość zimno. Zaczęło się robić zimno. Jest po godzinie 10 już chyba. I będziemy kombinować wejść do środka. Na razie po prostu musimy przejść ciemną, polną drogą. Dobra. Dobra, weź to odegnij teraz. Więc tak w razie czego szybkiej ewakuacji to my nie mamy. Są dwa wejścia do pałacu i najpierw przejdziemy chyba oknem, wejdziemy tutaj do środka. W środku są jakieś zwierzęta. Słyszysz? Patrz, jak to jest zarośnięte. Te drzewa są takie
straszne bardzo, popatrz tu. Bardzo się nie podobają i bardzo dają klimatu takiego. Wiesz co, sami się zaczniemy nakręcać. No właśnie, to jest ostatnia rzecz, której tutaj chcemy. Biorąc pod uwagę, co tu... Nie, dobra, nie będziemy ten... rozpowiadać sobie sami historii. Nie, lepiej nie, bo to psycha psychi. No... To co, wchodzimy tamte? Oknem, może drzwiami? Nie, drzwiami nie wejdziesz. Tylko jest to wejście i jest drugie, to jest to do środka, a drugie jest do piwnic. Przez główne wejście nie wejdziesz, tym oknem zawsze się wchodziło. No to chodźmy. Czy tak mocno rozwaliło się już? Dobra, tutaj w pewne miejsca nie wejdziemy ze względu na bezpieczeństwo. No dokładnie. Chyba się obniż latarki. Sam? Miałem wrażenie, że ktoś tam zwolnił. Kurde, tam już można wejść, tylko ja się obawiam, czy wszedł. Weź na mnie przejść. Tam jest wyjście na jakiś czas, tak? Wiesz po co jeszcze maskę założyłem? Żeby paru nie chuchać mocno w okolicy kamery, jak trzymam. Nie wal, tam jest piwnica. Nie wiesz co tam już daje, nie będziemy wychodzić, bo tam są budynki czyjeś. Idziemy, bo coś spadnie zaraz na głowę. Zobaczmy, czy nie jest zamknięte na kłódki. Patrz, jak jeszcze to wygląda. Mam nadzieję, że ktoś tutaj nie mieszka. Wiesz co, nie wejdziemy, zabili dechami. Blachu. Prąd był zawsze, ale piwnicę zamknęli. Nie wejdziemy. No zabili. Wiesz, nie będziemy wyważać. Jak to się mówi, urbex właśnie to nie wandalizm. No nic, to dzisiaj piwnicę będzie trzeba sobie odpuścić, chociaż piwnice są dość ciekawe. I ewentualnie wrzuci się je przebitki w postaci zdjęć,
kiedy kiedyś byliśmy w tych piwnicach, kiedy one były dostępne, były otwarte. Za pałac nie pójdziemy, bo tam już są budynki gospodarcze, bo bylibyśmy zbyt mocno widoczni w takim wypadku. Przed tym, jak pokazałeś właśnie te wejście, tą furtkę, jak już przeszliśmy, tak stanęliśmy przed tym i było takie, może jednak nie. Tak samo... Ja też miałem takie, że... Może jednak to nie dzisiaj. Tak, i wiesz co, ja też się 4 czy 5 razy oglądałem, bo miałem wrażenie, tak, że ktoś za mną jest. Że ktoś, tak, tak, że ktoś jakby przeszedł przez tę bramkę i stał, czekał z nami. No i takie... No. Takie może jednak się cofnąć. I tak samo przed wejściem przez te okno. Właśnie też było tak, a może jednak nie wejść, że tak jakby no to jest czyjś dom. Teraz jakby w trakcie powrotu dodamy jeszcze kilka historii. Jedną z nich względem tego pałacu była taka, w sumie usłyszałem ją niedawno. W porównaniu do tego, ile czasu badało się ten dworek, to niedawno, 3 lata temu, to jest niedawno. I historia pochodziła z przed II wojny światowej, dosłownie przed samą wojną. To było, jak we wrześniu się rozpoczęła wojna, to ta historia z sierpnia. I zaraz obok stacjonował pułk ułanów litewskich. I jak to żołnierze po ćwiczeniach popili. I powstał taki, raczej jeden z nich opowiedział historię, że jak pójdziecie do grobowca, właściciela, pójdziesz do przed sam grobowiec, na cmentarz i w grób stojący przed grobowcem wbijesz miecz, to umrzesz. Była taka historia i podobno koleś poszedł, jeden z żołnierzy, w nocy, rano zrobili apel, jednego żołnierza nie ma, zaczęli go szukać, się okazało, że znaleźli go na cmentarzu, leżał martwy przed grobowcem, a w grób, przed samym grobowcem była wbita ułańska szabla. I koleś skończył martwy. To jest jedna z historii związana właśnie z tym dworkiem i z tym pałacem. Raczej z właścicielami. No bo nie byli zbyt szanowaną rodziną i wszyscy się ich bali. Z jakich powodów? Tego nie wiadomo. Teraz już tego nie praktykują, ale kiedyś były modlitwy za zmarłych właśnie w tej krypcie. I jak tam się wchodziło, otwierało się te wielkie drzwi, masywne. Ja jako takie małe dziecko wchodziłem tam do środka. Po prostu czułem taką pustkę zewnątrz, taki lęk jakiś. Ja jeszcze wtedy nie byłem świadomy, że pod spodem, dosłownie 2 metry ode mnie, pod podłogą są trumny. I naprawdę, jak tam wchodziłem, ja zawsze się tego bałem, nie? Nie lubiłem tego uczucia, ale chodziłem, no bo byłem ministrantem. I zawsze później, po tym właśnie 1 listopada, jak kładłem się spać, to tak się bałem strasznie. Miałem jakiś taki lęk. I tego to nigdy nie zapomnę. Tak było. I na tym momencie zakończymy dzisiejszą wyprawę. Nie jest to jednak koniec opowieści z danego miejsca i w przeszłości planuję opowiedzieć wam dokładnie, jak to wyglądało. Badanie tego miejsca od podstaw do teraz. Wszystkie opowieści ludzi, sytuacje, jakie nas spotkały i momenty, które można określić w sumie jako przerażające. Zostańcie ze mną na kanale i zostawcie się suba, bo jeszcze sporo przed nami. Tymczasem się z wami żegnam i do zobaczenia w najbliższym czasie. Cześć.